Cześć, witam Was bardzo serdecznie w odcinku z Gwincika. W samym początku otworzymy sobie beczuszkę i oczywiście zostaw ławkę w górę. No i subika. Jaką beczkę tu sobie otworzymy? Otworzymy sobie może syndykatu? Nie, Wiedźmin. Tam. Wiedźminów sobie otworzymy. O, mamy legendarną kartę. Geralt Quen. Ta karta była naprawdę fajna. I ją weźmiemy. No i tak na szybko zobaczymy. Zagramy inną talią dzisiaj. Chociaż nie wiem. Zagramy jeszcze dzisiaj tą talią Królestw Północy. Może uda się dzisiaj wygrać. Zobaczymy. I zobaczmy, kogo nam tu wylesowało. No. Skojatel. Może być ciężko ze Skojatel chyba. Ale zobaczymy, co my tu mamy. Więc tak. Zadę jednostki. Nie, tego nie chcemy. Tutaj. Ty się nie przydasz. Dobra, na razie tyle starczy. Poznaj jej potęgę Brokilonu. Rzućmy na razie tego. Dla najpiękniejszej panny Story Cersosza. Coś wiemy. Zobaczymy, co on tu ma do zaoferowania. Już mam na triadę. Wszystko. Co by tu zagrać? Dobra, zagramy tego. On tu będzie zadawał losowe jednostce obrażenia, ale musi być w dalekim zasięgu. Mam tu bliskie starcie gra, czy daleki zasięg? Bliskie starcie. O kurde. Ciekawe. Mocny. Ja kontakt, to też mu zniszczymy kartę. Nie mamy tyle samo punktów, ale on zagrywa. To może być ciężka partia, ale... rzucimy tego. Na twój rozkaz. Co on tu robi? A ja robię jednostce truciznę. Trzeba by go jakoś wyeliminować, ale może być ciężko. Nie mamy żadnej karty. Dobierz. Idźmy tego. Aby trafić do celu, należy mierzyć powyżej owego. Walmy tego. Daj, mogłem zadać obrażenia. Mam ta trucizna. A, trucizna to jest to. Dobra. Nie dał trucizny. A,
Kurde, to było bliskie starcie. Tu mamy daleki. Wzmocnij. Hmm. 11 punktów przewagi, tyle samo kart. Czy to ma sens? Dobra, rzućmy Reynarda. Jej wysokość jest wyjątkowa. I... A co ten fat robi? Hmm. Dobra, zadajmy wrażenie jakieś. Jeszcze możemy tu wzmocnić o 5. Stwórzmy do triady. Ajajaj. Użyli nam młode dryady. Ale co my tu zrobimy? Jak odpowiemy? Już odpowiemy tak. Strach to cecha godna Reynarda. Ale nie kogoś, w kogo żyłach płynie królewska krew. To jesteśmy nieco na przegranej pozycji. W tej turze, ale... Nie wiem, czy to ciągnąć dalej. Nie wypaczyliśmy procesu mutacji, wręcz go ulepszyliśmy. Ajajaj. Dobra, musimy zaryzykować. Mamy 4 punkty straty. I końcówka już. Okej, zobaczmy. Trochę polepszyliśmy sytuację, ale nadal nie jest ona wybitna. No właśnie. Co on tu robi? O, chyba. No to... Tego się już chyba... Możemy zabrać 2... Wzmocnić... Dać 3. Nie, nie mamy szansy bardzo. Nie ma na to szans. Musieliśmy odpuścić tą turę, no i niestety. Chyba, że będzie grał do zera. To nie będzie mieć przewagi, ale jeśli spasuje, no to już na starcie ostatecznej tury będzie miał kartę przewagi. On gra. On gra dalej, czyli chce zagrać to do zera. Może mamy szansę jednak to odratować. Okej, okay. Blokuję ją. Teraz mam tylko nadzieję, że nie zablokuje Rosza, bo jak zablokuje Rosza, to... To komplikuje bardzo sytuację. Jeszcze już wtedy nie do ugrania jest, jeśli nam zniszczy Rosza. Go zablokuje.
No i znowu trzeba będzie łatać. No, ale na szczęście nie zablokował go. Więc mamy tutaj szansę. My szansę to ugrać. I chyba nawet sporą. On powinien spasować. Tak mi się wydaje. Chociaż on może zadać obrażenia. Nie spasuje. Tak jest. I to był chyba jego błąd. Chociaż my wrzucamy, no właśnie, to był jego błąd. Ale ostatecznie będziemy grać z tej samej pozycji. Czyli po trzy karty, więc będzie krótka runda na koniec. Jak widać, tą krótką rundę wygraliśmy, ale twoje lepsze karty wykorzystałem praktycznie. Geralt, czy Geralt będzie potrzebny? Co my tu mamy jeszcze? Ryla by się przydała. Robi więcej obrażeń. Tak sobie. Zobacz. Jeśli nie zablokuje go, to jest szansa jeszcze mimo wszystko. Będzie. Tylko właśnie. Czy on może mieć dziewiątkę w talii? O. No zróbmy tak. Tam, tu by były jeszcze dodatkowe dwa punkty. Ale boję się, że on może mieć dziewiątkę w talii. Dziewiątkę lub wyżej. A. Chyba błąd zrobiłem. No, jeszcze mi zablokował. Ojejoj. Chyba tego nie wygramy jednak. Ale wzmocnimy tutaj jeszcze te karty. Szkoda. Szkoda, że mi zablokował. No ma 3 punkty, on to wygra. No właśnie. Właśnie, zrobiłem błąd. Mogłem najpierw, jakbym wyrzucił Geralta najpierw, a na koniec. No. No przegrałem przez błąd, ale nie wiedziałem, czy on będzie mieć kartę 9 lub wyżej. No niestety. Drugi odcinek, druga porażka. Zostaw łapkę w górę, suba i do zobaczenia niedługo. Cześć!